I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Evoland. Jesteśmy na tej polance za Norią, na tych równinach w sumie. W poprzednim odcinku pokonaliśmy bossa i wielkiego żółwia, który był całkiem fajnym aspektem. A w końcu trafiliśmy bez problemu tą pszczołkę. To jest szerszeń, nie obrażajmy pszczół. Znaczy, nie... Nie wiem co powiedzieć. Nie podwyższajmy mniemania pszczół, o to mi chodziło. No dobra. Kończymy. Yep. O, no to up dobiję. O, drugi atak. 7 level. Życie wzrasta. Tutaj mamy jakąś małą wioskę i tam pójdziemy. Zobaczymy co tutaj jest. O, w końcu pojedynczy przeciwnik. Fajnie. Bardzo fajnie. To jakiś brązowy las. I co, na razie się cofnijmy. Okej, okay, jedziemy teraz do tej wioski. Tutaj się jest las, który pewnie... Będziemy musieli tam iść, ale jeszcze teraz może... I przed samą wioską nas zaatakowali, co za w ogóle... chamskie... stworzenia. O, nie trafiliśmy. Patrzcie, Kaf ma mało życia, jej. Ej, bo jeszcze ją zatłukną nam. Heal. W tej wiosce pewnie gdzieś gospoda, tam się przykimamy, żeby zregenerować siły. Teraz mam troszkę więcej życia, więc będzie coraz lepiej. Dobra, co my tu mamy? Wow. Tak, bardzo jaram się muzyką, klimatem i opcją spoglądania na tę wioskę. To jest wioska tej naszej AF w sumie. O, ale to świetnie wygląda. Jest to jakieś tam drzewo, które dawało siłę dla tej wioski, ono zostało skorumptowane przez jakiś tam gang niedobry. Wejść tam nie możemy. O, ale jaram się. Jak to cudownie wygląda, po prostu nie mam na to słów. Loading, wow! Czekajcie, wróćmy się tutaj. Nie, żeby penetrować domków, to mnie trochę dziwi. Mieliśmy już opcję wchodzenia do domków. Ale widocznie to jest są takie pustoszałe, że aż pozamykane. Trochę dziwnie się steruje, ale okej. Wujek, naszej AF. Możemy go nazwać? Dobra. Nazwijmy go... Jak się wujkowie nazywają? Ben. Ben to jest takie imię dla wujka. Nie. W końcu wróciłaś. Wiele się stało i... The Beast. Nie wiem, to jest chyba jakaś grupa. Ponad połowa wioski już jest wybita. Musimy działać szybko. Ucieszyła się. Wujku. Mamy moc kryształu i... Jakiś tam ostrze z jaskiń Nori. Kopalni Nori. To powinno wystarczyć, żeby zniszczyć całe zło spoczywające w czarnej cytadeli. Jesteśmy gotowi, żeby tam wyruszyć. Boże, śmiesznie przeszedł.
That's true. A, trzeba mieć się amulet of Gorn, żeby tam wejść. Jest podzielone na dwie części. Pierwsza jest w Sacred Grove, a druga jest zakopana na południe od Aorei. Prosiłem bomb, żeby to wyczyścić. Musimy pograć z Garenem. Garen, solo top. I trzeba nie to kupić. A to nam się przyda do oczyszczenia tej... Wrócimy do Nori nawet na chwilę. Poszukam. Ona będzie się starała być silna i ja pójdę sam. Poszukać czegoś w bibliotece ojca. Był potężnym czarodziejem i znał wiele potężnych zaklęć. Przesunęła mnie, dzięki. Jej! Dołączę ciebie później. Idź w pogadaj z Garenem o bombach. To z Zipsem raczej. Come on. Jej matka też miała trochę silną wolę. Powodzenia. Member Relief Party, tak. Członek drużyny odszedł. No troszkę smutno. Zostaliśmy sami. Wow. A, HD teraz tło mamy. Rzeczywiście ładnie wygląda. Dobra. Co to za smutny człowiek? A to ten Garen jest. A nie, to nie jest Garen. Może to jest... A nie, to kobieta jakaś chyba. Od 60 lat tu mieszka. I odkąd pamiętała, czarna cytadela zawsze stała opustoszała. Teraz jakieś złotem rośnie od... Od jakiegoś czasu. Ale muzyka jest świetna. I w HD to o wiele lepiej wygląda. Zasejwowaliśmy się, jeszcze tutaj było jakieś... Coś do przeszukania. Aha. Bo ja obie rzeczy, które musimy znaleźć, są na południu. Znaczy, jak musimy to Garena jeszcze znaleźć. O, gdzieś trzy skrzynki aż. A no tak, upośledzone dziecko, które biega cały dzień. Typowe. Spoko. Card players, o! Szukasz bomb? Demacia Army, to jest nawiązanie do Lola, jak nic. Musimy zacząć pielęgniarkę pogadać. Double Twin. Dobra, zasady. Każdy z drach startuje z 5 kartami, które są wybierane randomowo z talii. Musimy kłaść kartę na stół, żeby... No, czekajcie. A, trzeba by najwięcej punktów zdobyć, wykładając karty. Dobra, zagrajmy sobie na easy, dajmy na to. Zobaczymy w tym, jak to wygląda. 6, 1, 1, 2. O, teraz jeszcze nie spotkaliśmy nawet. Dobra, wyłóżmy to. O, jest nasz, wow. Wow. Ale chamskie. No to i to poszło. Może też po bokach kłaść. Spoko. O, taka położymy. To będzie świetny ruch. Przejął kolejny nam. Kurczę. To nie jest... No teraz już nic nie możemy zrobić praktycznie. A nie, to jeszcze możemy przejąć, rzeczywiście. Tak, wyraźnie.
Jest! Możemy teraz na wyższym poziomie? Możemy, na medium. Dobra. Czekajcie. O, tak. Nie, jak to zrobić? No cóż, postawił tą kartę dosyć nieciekawie. Musimy pomyśleć. Może tak? On i tak wystawi coś mocniejszego. Ej, kurde. Cholernie. 5, 5, 5, 5. 5, 8. Kurczę. Cholera, kolejny kartę przejął. Co by tu zrobić mu? Ładnie się ustawił w tej grze, już nic nie zrobimy mu. Nie, nie, ja nie chcę tego. Da się to cofnąć? O, dobra, da się. No, ale to tak nam nic nie zmienia. You lose. No, ale zagrajmy jeszcze raz. Albo nie, może wróćmy do niego, jak będziemy mieli trochę więcej tych kart. Tutaj też chyba znajdziemy kartę. Nie. O, da się coś... Silver Armor. Fast DVD Player, what the fuck? Rare Cards. Szybciej będzie się ładowało. Wybuliliśmy to całą klasę prawie, ale... No w sumie Warfit może być. Na kartach 10 tysięcy trzeba, to jeszcze się farmi. Na razie idźmy dalej. Bardzo mi się podoba ta karcianka. Jakaś szalona kobieta stara, która w piwnicy trzyma różne rzeczy, ona może mieć. To jest wyjście. Tak? Tak. Kolejny żółw. Patrzcie, proszę z Mario. Jak nic. Chyba będzie ciężko bez tego naszego healowania. Teraz potki mogą być dosyć ważną sprawą. Oj, bez kity może ciężko. Dobra. Jakoś nam się udało. Teraz spróbujmy jakoś... A tam na górze jakiś mostek był. Jeden żółw. Zaczynamy po jeden leczyć zaraz potek. Po kolejnym ataku żółwia. Items, potion. No, może być po 50. Zdychaj, że żółwią. Może być ciężko bez tego healowania. O, są te roślinki. Bakuny one się nazywają. What the fuck, jakie obrażenia. A ona jest zniszczona w tej turze. Dobra. To też nawiązanie do Mario mi się wydaje, te roślinki z koszy. 6 HP, wow. Jezu. Samą jaskinią. Dobra, szybko musimy się uleczyć, chyba nie zdążymy. Zdążymy. No teraz proszę, traw, bobru. To się zaczęło robić trudne. Żeby tylko taki gombosa, to jakieś kurcze rośliny, krwiożercze, ziejące ogniem oraz ten. Przydałby się kolejny ktoś do drużyny.
ruiny, nie wiem czy tu powinniśmy być. Możemy wybierać postać? Patrzcie, gdzie inwentory rozbudowane. What the fuck? Jezu! Patrzcie, co się teraz w takiej gdzieś... Nie wiem, Martina zamieniło. Jezu Chryste, ale... To nie jest fajne. Dobra. Dobra, jest całkiem nieźle. Hity mamy dobre. Co tutaj mamy? Combo hity. Zajebiście jest. Ring of Fire. 5 to Fire Resistance. Jak to się rozbudowało cudownie. Jak nawalamy. Patrzcie, szybko zbieram może te... na tą rare kartę. 2 do dodge'a. To się robi zajebiste, ludzie. Aż żałuję, że tak naprawdę jest rekrutka. Jeszcze mapki mi brakuje. Myślę, że coś odblokuje z czasem, ale brakuje mi tego. Nie wiem, czy to, to hasło zjechane tekstury, niestety. Jedyny zauważalny błąd w tej grze. Chyba, że to jest takie specjalnie, ale wątpię. Nie, to jest coś się... pierdzieli z teksturami, ewidentnie. Nie wiem, czy to wina mojego komputera, czy samej gry. O, jak w Diablo. Life bar. Czyli po prostu... coś, co mam wyznaczenie, mam HP. Ale obrażenia mamy cudne. Jezu, ta gra jest przecudna, po prostu... 10 na 10. Pod względem... nie wiem, jestem wciągnięty w to maksymalnie. Kolejny aspekt tak coraz to bardziej urozmaicają tą rozgrywkę, że... naprawdę, ludzie. Wow. Dostałem. 10 do Barstab Damage, czyli ja to tył będę atakował. Ambient Light. O nie. To było specjalne, tak. Spoko. Teraz klimatyczne światło weszło. Coś mnie słabo biją one. Nie wiem, czy to, czego to jest kwestia. Dobra. To odepchnięcie ze trzeci atak jest świetne. Trochę Riven mi przypomina z Lola. Wow. Jakieś cmentarze. To są zombie jakieś. Jezu, ej, zaczęły mnie bić. Nie mocno, ale zaczęły. 10 reading speed. Co to jest reading? Jezu. Na pewno nie poruszanie się. Czas to jest szybkość podwyższona i to sporo całkiem. To jest droga gdzieś dalej, wydaje mi się. Nie, to jest skrzynia. Ale to może droga gdzieś dalej. Cofnijmy się na chwilę. Zobaczcie, czy czegoś tam nie pominęliśmy. Tutaj. Może to jest jedna z lokacji, które mieliśmy przeszukać. Kolejny temat wypadł. Przestem... Stonebreaker. Plus 300 obrażeń dla ścian i kamieni. Ciekawie. Czy to jakaś... jakieś nawiązanie, że będziemy z czymś takim walczyć? 5 obrażeń do mitologicznych kreatur. Też ciekawie. Myślę, że coś da się zmienić postać, bo to widziałem, że Av dało się wybrać. Karta, Doppel. Fajowsko, fajowsko. Teraz nie rozwalimy niestety. Ale coraz bardziej mi się ta gra podoba. A wiemy niestety, że ona... z to co oceniały serwisy różne, to w nią się gra około 4 godzin, więc to jest 8 odcinków. Ja jestem teraz w
czwartym bodajże. To jestem, no może w połowie. To w sumie i tak dobrze. Dobra, idziemy dalej. Tam kartę zdobyliśmy, a tutaj jest jakaś dalsza droga. A powiem wam, że walki turowe mnie jarają, bo tam jestem o wiele słabszy. A to jest aż przyjemnie prosić. Dynamiczne światło. O, no ich tam jest. Save. Jakiś... Zamienia smoka 12 miesięcy cooldownu. Trzeba trochę życia, trzeba szanować, bo trochę na YOLO idziemy typowe. Ciągle mnie boli tutaj brak automapy. Chociaż gdzieś, żeby troszeczkę ogarniać gdzie iść. No ludzie. Świetnie, po prostu jak na zawołanie. I po tej komnacie, ona jest krótka jak widzicie. Kończymy odcinek. Zobaczmy co tu jest. Pierścień szczęścia. No nie, akurat to są dobre pojedyncze ciosy. Co my tu mamy? Gwiazdka. Okej. Okay. Tak więc moi kochani, mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się ciepło. Zapraszam do komentowania, oceniania i subskrypcji mojego kanału. I do kolejnego odcinka Evoland. Tak więc cześć, trzymajcie się.